specjal na 12 miesięcy budzik. Ale jaki mam specjal zrobić? Kurde. Jak na 13 miesięcy z temu? Dobra, to jest specjal dla wszystkich, którzy subskrybują. Ja pierwsze, poczekaj, no muszę szybko coś zrobić. Ja nic nie mam w tym pokoju, to jest najgorsza rzecz. Po co są porządki w pokoju kretyńskie? Jeżeli masz syf, to sobie bierzesz cokolwiek na specjal z podłogi i robisz tym specjal. Mam plan. Piłkarski specjal dla ciebie i dla wszystkich. Dookoła świata tą piłką. Piłkarski specjal sportowy po świętach, bo wiesz, że zawsze w formie. No po co dajesz suba teraz, Bimek, w dupę, skoro ja robię specjal? No aluj, to możesz oglądać też. To też dla ciebie, dziękuję za 8 miesięcy. To się robi, że tak... Że tu noga, piłka jest w powietrzu i tak... Nie? Jak się piłkę na nogę kładzie? Trzeba mieć jakąś specjalną nogę? Tak! Wyszło! To jeszcze raz. Może liczcie, ile stopni zrobiłem dookoła. To może na dwa razy zrobimy. 180 i 180. Jest! Widziałeś? A ty, czemu ja tego przodem nie robię? Ale ja umiem już. No, wyszło. Dorób sobie tam w pamięci, że zrobiłem. A Blitzcrank! Właśnie! Czat! Wydaje mi się, wiecie co? Że w przeciągu tylu gier, tysięcy, co zagraliśmy, czy tam setek, nie zagrałem nigdy AP Blitzcrankiem. A jest prosty trik na AP Blitzcranka, bo on, wiadomo, Dark Harvest AD działał kozacko. Ale jak może działać AP Blitzcrank? Gramy nim pod reset R-ki. Tak, zagramy AP Blitzcrankiem na midzie, będzie pokczam. Tutaj gramy to. I tutaj gramy... To i to. I zobaczymy, czy to się sprawdzi. W teorii kozak. A, to jest podobno słaby, to wezmę to. Ty, Ema kuma skalę 1 do 1. To wystarczy trafiać i w teorii jest kozacko, tak? O kurde, R-ka ma skalę 1 do 1. Ty, to jak trafię R-Q, ty da się złączytować Q tą postacią? No kurde, szmato głupia. Nie no, silny jest ten Rakan na midzie. A mi tarczka zeszła? Nie zeszła? To ja go ubiję. Ubiję go, on nie ma ignite'a. Patrz co się dzieje, Q na bombę. Na głowę, na łeb. Ty skąd ma tą tarczkę nieskończoną? Co to jest za tarczka? Co on ma, to jest jakaś pasywa rakananowa? Ja tym ostatnio grałem, chat tam czegoś takiego nie miał. Umierasz. Co tu? Tu. Pa, bomba. BUM! Ohoho! Ale blisko, blisko, trzeba to przyznać. Pamiętaj, próba jest lepsza niż nie zrobienie niczego. No ja go i tak nie ubiję, nie? No nie mam czym. Ale patrz co się dzieje w ogóle. Pa. Umrze zaraz, umiera. Ty, AP Blitzcrank jest trudniejszy, bo się ku trzeba trafiać, a AD Blitzcrankiem niczym nie trzeba trafiać. Dobrze. Bombę wypieprzyłem taką, koźlaka w łeb. On ma R-kę. O, on ma piątkę, ty mamumu! Ja myślałem, że... Ja myślałem do tej pory, że on ma szóstkę, ty mamumu, i się sram! Dobra, luj. Ale zobaczcie, ta runka działa z tego resetem cooldownu. Ona jest kozacka. Papa, do las hitowania... Kurde, co jest? Dobra, uciekam. Ty ucieknę? Chyba tak, nie? Proszę, co... A. No ładuj to, kurde! Czemu ona żyje? Ty, co się stało? Jak ona przeżyła? No powiedz mi to! Ubiję frajera. Bum! No kurde, w dupę no! Ta R-ka nic nie bije! Nie wiem, 300 obrażeń na pierwszym levelu nic nie zadaje. I dremordy pierwszy... A, luj! Nie no, idzie za dłużej to. Kurde, no jak go nie trafiłem? Luj! Boże, jaki... A!
Bo ja powinienem czat inną postacią zagrać po przerwie. Po przerwie się powinno łatwiejszym czempionem zagrać. Wiesz, jaki trudny jest Blitzcrank? Chłopie. No i nie trafiłem go! Da się go trafić w ogóle? I czemu ma tarczki na 700% HP? Jaka to jest w dupę kretyńska gra, że chłop ma tyle HP tym rakanem. Jeszcze mi ligę wywaliło. Co? Bum, szmatę. On stoi tu, stoi tu. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Co? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja jestem sub JG, jakby co. Bum, 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 szmata. Siema. Dobra, 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 już się zaczyna, zaczyna się dziać. Teraz kupię sobie szybko tego Hextecha. Bombię go. Uuu, ktoś się złożył! Szmata. Sorry, przepraszam, że wyzywam tako, ale no dobrze wyszło. Jestem z siebie zadowolony, bo wróciłem do gry. Moje graby. Śmiech jakiś. Siema. Mogę Hextecha kliknąć. Ty, no tylu typów stoi, ja nikogo nie trafiłem? Jak to w dupę jest możliwe? Tylu typów przy sobie, nikogo nie trafiłem, naprawdę? Jakiś bug? Bum. Dobrze, teraz wyszło. Dobra, lecę, lecę. Gdzieś? Bum, następny. You play city. Jezu, to kuma połowę cooldownu R-ki, kumasz to? No, przeżył, przeżył. Nie widziałem, że ma tyle HP. Nie, proszę, 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 proszę. No co jest? Czemu ja nic nie zadałem? Ty czemu ja nic Threshowi nie zadałem? Kto mi powie w dupę? On ma Emresa? Aha, on ma wluje Emresa, ja pierdziele. Aha. Co? Ty nic... Nie, proszę. Kurde szmatę! Ucieczka! Zostaw, proszę. O kurde. Boom jeden. Boom drugi. Boom. Ja pieprz, ty mnie słowo za dobrze grasz, mówię ci. A, bo ty full tanka idziesz całkowicie. A, to dobrze. Nie no, pod tanka to może być ciekawe, tylko infi nie buduj. Co? Ale unik! Ninja pieprzony. Bum, szmatę. Dobrze, tanka ubiliśmy. Proszę cię, zostaw. No naprawdę, zobacz, 20 sekund, a to ma 9 niby, ale tak dużo. Ej, co jest? Dobrze. Gonię go. Bum. No dużo to bije. Dobra, ile walę z tego? 400? Kurde, 700? I z tego też... O, Dankę. No widzę, wie o co chodzi. Tego. Co? Czemu ja mu nic nie zadaję? Nikogo nie trafiłem? No przecież perfecto, no, puszczone ku. Nie wiem, czy oni nas nie skończą przypadkiem. To jest typowy scenariusz tych gier. Ja powinienem mieć Zonię w tym buildzie. No co ja mam robić? No przecież nic się nie da. I skończą? Nie skończą na szczęście.
Pokcząt. Ty no, ale 14 sekund cooldownu na R, jeżeli zabije. No przecież to jest piękne. Ty wiesz, co ja muszę zrobić? Tajne combo, full AP, Blitzcranka. I wydaje mi się, że to jest jedyna opcja, dzięki której zabiję na 100%. Boom. Gdzieś? Tylko to nie o to chodziło nawet. Dobrze, umrze. Haha! 10 sekund cooldownu! Podstawowo 10! Nawet nie wiedziałem, że to jest takie. Czyli bije po 1100 z Q, a czy z R i po 900 z Q. Czyli moje combo zadaje 2000 obrażeń. No umrzej! Nie! Jezu, ja żyję, ty. Co? Co? Spokojnie. Co? Aperakan mnie zabił? Aperakan jest silniejszy niż AP Blitzcrank? Dobrze. W końcu go zabiłem. Goń, goń. O kurde, nie tak. Co to za cooldown na R? No mam 10 sekund, a jak zabiję albo asystę mam, to mam mniej. 100 farmy w 40 minucie. A tym się właśnie różni mój stream od RQL. Mamy zabawy, ale nie mamy farmy. Tajna technika na Xaję, patrz. Tajna. Nie, poczekajcie. Cofnijmy, Albe. Dobra, czat, nie interesuje mnie, czy padnę. Muszę zrobić tajne combo na Xaję. Dobra. Tajne combo. Tajne combo! Tak, tajne było. Trzymaj mnie do tej pory. Nie no, to nie o to chodziło. Kurde, pomocy! Pomocy! O Jezu. Chodźcie barona w tym czasie. Tajne combo za 100 sekund odpalam, czat. Tajne combo. O! Ale lepa. Jest! Mój dream. 1000 AP. Pogi champ. O, czat. Patrz. Łazisz sobie takim blitzcrankiem. Patrzysz tylko na Xaję. Tajne combo, mówiłem, nie da się oprzeć. Ty masz cooldown na tej RC? Dobra, daj to. Ty, czekaj, chodź, z respa go wyciągnę. Co jest to my? A, bo ja cooldown nie mam. Ty, co się stało? Z takiej odległości? Chłopie, kiedyś grałem, to mnie na drugim schodku napieprzał normalnie. A czy chłop, tak, i go nie bił. Nie wiem, pamiętacie, to była taka sytuacja, to się bulwersowałem. O kurde. Kurde, mnie irytuje ta postać, bo on mnie, jak jego łapę, że łapie, nie? To on się i tak ten. A właśnie, trójkę mogłem kliknąć. No ale i tak pokczą. No nie wiem, czy grałem tym AP Blitzcrankiem, bo zawsze wolałem AD grać, ale ciekawe jest pod AP, tylko Early jest dużo trudniejsze, wydaje mi się. Bo tamtym nawet na szóstkę nie trzeba czekać, ostatnio od razu się na bombę wali. Na głowę, na czaszkę. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.